Będzie sesja rodziny chłopieca bieżącej kadencji. Serdecznie witam panie i panów radnych, witam panią skarbnik, panią sekretarz, pana wójta, sołtysów poszczególnych wsi oraz mieszkańców. Witamy również kandydatkę na ławnika, panią Edytę Miśko. Pani Anna Grybuska z przyczyn po prostu niezależnych nie mogła do nas się przybyć. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych obecnych jest 15. Rada jest więc prawomocna do podejmowania uchwały. Panie i panowie radni na sali, obrad jest protokół z ostatniej sesji z dnia 14 sierpnia. Czy istnieje potrzeba odczytania protokołu? Nie. Stwierdzam, że protokół z ostatniej sesji został przyjęty. Panie i panowie radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji. Informuję, że w dniu dzisiejszym otrzymali państwo projekty dwóch nowych uchwał. Jest to uchwała nr 10, złożone przez 54 oraz 10 przez 56, a także będą zmiany uchwały 10 przez 55. Proszę o włączenie tych uchwał do dzisiejszego porządku obrad. Czy do przedstawionego porządku są jakieś jeszcze propozycje? Nie widać. Przystępujemy do przegłosowania porządku obrad. Kto jest za przedstawionym porządkiem, proszę o podniesienie ręki. Na obecnych 15 radnych, 15 osób przyjęło proponowany porządek. Prosimy o zaprezentowanie się kandydatki na ławnika. Prosimy, że będzie ten. Dzień dobry. Witam państwa. Nazywam się Edyta Miśko, jestem obywatelem. Pozwoliłam sobie złożyć aplikację na ławnika. Chciałam już to zrobić 4 lata wcześniej, niestety granica wiekowa mnie pozwalała. W tym momencie pracuję w Urzędzie Pracy na stanowisku zastępcy kierownika działu pośrednictwa i doradztwa zawodowego. Pełnię również funkcję doradcy zawodowego w Centrum Integracji Społecznej w Chorłosiowie, jak i doradcy zawodowego w firmie Vector Consulting w Mielcu. To chyba wszystko. Dziękuję. Nie wiem, czy mają Państwo okazję, jeżeli ktoś z Państwa chciałby zadać ewentualnie pytanie przed podjęciem decyzji, bo to Państwo będą decydować, bo jak wiemy, są dwie kandydatki, więc jeżeli by Państwo chcieli jeszcze się coś dowiedzieć na temat Pani, to proszę w tej chwili o zadawanie pytania, a jeżeli nie, to dziękujemy Panu. A co Pani skłoniło do kandydowania na ławnika? Podczas studiów miałam zajęcia z mediacji sądowej i jestem mediatorem sądowym, bo skończyłam kurs i chciałam w praktyce poznać wymiar sprawiedliwości. Ustawa, konstytucja dają o możliwość społecznego udziału obywateli w rozprawach, więc pozwoliło mi sobie służyć aplikację. Czym się zajmuje z mediacją sądową? Mediacja pomiędzy obywatelami i rozprawami. Uczestniczyłam na studiach w takich kolokwiach odnośnie problemów między studentami, prowadziłam tam mediację. Sporne sprawy między studentami, zarządem studentów oraz poszczególnymi wydziałami. Mediator bezpośrednio do sprawy sądowej do drugiego? Nie, nie, mediator nie. Problemy były sprawcy. Czy to nie będzie koordynowało sprawy? Nie, nie. Akurat tutaj ustawa o ławniczym mówi, że pracodawca powinien dowiedzieć się o rozprawie. To jest 12 rozpraw w ciągu roku i zwolnienie z tego dnia pracy. Pani
ławnika w sądzie rejonowym w Jarosławiu, Wydziału Rodzinnej i Nienawidzi. Mam tutaj napisała do trzeciej kadencji. Opiniuje obie kandydatury pozytywnie,
oraz wnioskuje do Rady Gminy Połowice o wybranie w głosowaniu tajnym jednej z kandydatek na ławnika Sądu Rejonowego w Jarosławiu na kadencję 2016-2019. Podpisany przewodniczący. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie przewodniczący za opinię. Zgodnie z porządkiem obrad przechodzimy do powołania Komisji Wniosków i Uchwał. Proszę o zgłoszenie kandydatów na członków Komisji Wniosków i Uchwał. Kilka siedzi. Panie Radny. Pani Irena Murcie, czy proszę zgadzać? Pani Bogumiła Kukocka. Pani Bogumiła Kukocka, proszę zgadzać? Tak. Pani posłowa. Pani posłowa, to wasza zgodę? Tak, rozumiem. Czy będzie udzielił pani sobie to? Pani Panie. Przystępujemy do przegłosowania komisji skrytacyjnej. Skład komisji, przepraszam, wniosków i uchwał. Przepraszam, przystępujemy do przegłosowania komisji wniosków i uchwał. W składzie pani Marcia Gilena, pani Kokowska, Bogumiła, pani Violetta Pacuła. Kto z państwa jest za tą komisją, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Komisja uchwał i wniosków została wybrana. Przewodniczących komisji o przystąpienie do pracy. Proszę o przedstawienie uchwały nr 10/51 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Uchwała nr 10/51 z 2015 Rady Gminy Połowice z dnia 2 października 2015 roku w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych. Rada Gminy Połowice uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 roku do 2019 roku zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czyli zachodzi konieczność czytania tego regulaminu, czy są panie za? Zastanie konieczność odczytania regulaminu. A to przeczytał. W takim wypadku przystępujemy do przegłosowania uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Za to głosowało 15 radnych, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Przechodzimy do kolejnej uchwały. Jest to uchwała nr 10/52 w sprawie wyboru ławnika. Przechodzimy do powołania komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi tajne głosowanie zgodnie z regulaminem przed chwilą uchwalonym i sporządzi protokół z wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Jarosławiu. Proszę o podanie kandydatów na członków komisji skrutacyjnej. Pan radny Sławomir Zieliński. Pan Zieliński, wyrażam zgodę. Grzegorz Bury. Pan Grzegorz Bury. Pan Piotr Chłopata. Pan Grzegorz Bury, wyrażam zgodę. Pan Piotr Chłopata, wyrażam zgodę. Regulamin głosowania w wyborach
sprawdza prawidłowe sporządzone karty do głosowania, szczególnie pod kątem, czy wszyscy kandydaci są na nim umieszczeni, opatruje kartę pieczęcią i rozdaje je radnym. Paragraf trzeci. Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytanie przez członka komisji skrutacyjnej we bliskiej obecności na pięć radnych, którzy kolejno podchodzą do urny w obecności komisji skrutacyjnej, rzucają do nich karty do głosowania. Podczas głosowania na sali znajduje się parawan, kabina lub inne urządzenie umożliwiające radnym tajne dokonanie wyboru kandydatów na kartach do głosowania. Paragraf czwarty. Po przeprowadzeniu głosowania komisja skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół. Protokół podpisują osoby wchodzące w skład komisji skrutacyjnej. Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący komisji skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji. Paragraf 5. Wybory ławników następują zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Rozdział 2. Zasady głosowania. Karty do głosowania zawierają następującą treść. Karty do głosowania wyborem ławnika do Sądu Rejonowego w Jarosławie oraz pytanie, czy jesteś za wyborem ławnika. Poniżej w kolejności alfabetycznej nazwisko, imię lub imiona kandydata. Obok każdego nazwiska z prawej strony w jednej linii umieszcza się dwie jednakowe kartki, jedna obok wyrazu tak, druga obok nie. Wzór karty stanowi załącznik numer 1 do regulaminu. Paragraf 7. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku każdego kandydata znaku X w kratce obok wyrazu tak, odpowiadając w ten sposób za wyborem lub w kratce obok wyrazu nie, opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika. Jeżeli radny na karcie do głosowania postawi przy nazwisku kandydata znak X w kratce obok wyboru tak i jego głos uważa się za ważny. Postawi przy nazwisku kandydata znak X w kratce obok wyrazu nie, jego głos uważa się za ważny. Nie postawi przy nazwisku kandydata znaku X w kratce ani obok wyrazu tak, ani obok wyrazu nie, jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru w obrębie tego kandydata, tak zwany wstrzymujący się. Wszelkie znaki wykreślenia i przekreślenia, w tym również znak X postawiony przez radnego poza przeznaczoną na kratką, traktuje się jako dopiski, które nie wpływają na ważność głosu. Natomiast wszelkie znaki graficzne naniesione w obrębie kratki, w szczególności zamazane kratki, przekreślenie znaku X w kratce i tym podobne, powoduje nieważność głosu. Karty wyjęte z urny opatrzone pieczęcią są kartami nieważnymi. Kart całkowicie przydatnych komisja skrutacyjna nie bierze pod uwagę. Paragraf 8. Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał zgodnie z paragrafem 5 regulaminu więcej głosów znaków X w kratce obok wyrazu tak od sumy znaków X w kratce wyrazów obok wyrazu nie. Paragraf 9. Komisja skrutacyjna sprowadza protokół dla sądu z przeprowadzonego głosowania, które określa się co najmniej. Liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania, imiona i nazwiska zgłoszonych kandydatów, liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania, liczbę kart wyjętych z urny, gdyby liczba kart wyjętych z urny wyróżniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności. Liczbę kart nieważnych, kolejną imię lub imiona i nazwiska zgłoszonego kandydata oraz liczbę głosów ważnych za wyborem kandydata na ławnika, przeciwko wyborowi kandydata na ławnika bez dokonania wyboru oraz stwierdza wynik wyboru w obrębie głosowania na każdego z kandydatów na ławniku. Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków komisji skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzenia protokołu. Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika nr 2 Да, я не знаю.
Przystępujemy do głosowania. Pierwszy pan Marek Klinkiewicz. Pan Grzegorz Strój. Pan Bogusław Bańczuk. Pan Stanisław Wilowski. Pan Franciszek Kiszka.